Rozdział 10. Po ukończeniu egzaminów i otrzymaniu przejścia z klasy 4 do 5 Marcinek spędzał wakacje jak zwykle w Gawronkach. Stary pan Borowicz już był wówczas znacznie posunął się w lata. Gospodarstwo na folwarku szło gorzej, a w domu widać było zwolna idącą ruinę. Jedzenie gotowała stara kucharka, która onego czasu niańczyła Marcinka, a gotowała, jak jej się żywnie podobało. Talerze były wyszczerbione, łyżki, noże i widelce ginęły, a pozostałe były karykaturami zaginionych. Starszy pan prowadził nieustanną walkę z Małgorzatą, ale irytował się na próżno. W domu coraz bardziej widzieć się dawał brak bielizny, odzieży, najprostszych wygód. Nawet same sprzęty w mieszkaniu przybrały wyraz dziwnego zaniedbania i opuszczenia. W pokoju najobszerniejszym, który ze względu na obecność w nim garnituru starych mebli z wyprawy nieboszczki matki Marcina nazywany był bawialnym. Portrety, sztychowane marszałków francuskich, kościuszki, księcia Józefa okrył kurz nieprzenikniony. Na krzesłach wisiały pokrowce zwrócone do szczętu przez ogary i jamniki, które obrały sobie tutaj legowiska i zajmowały je ze stanowczością bezwzględną. W serwance, pełnej niegdyś różnych cacek pamiątkowych, szyby ktoś powybijał, a ze sprzęcików nie zostawił ani jednego. Nie lepiej było przed domem, obok ganku, gdzie za życia nieboszczki było mnóstwo klombów z kwiatami, tak pięknymi, że o nich mówiono w całej okolicy. Nie było nie tylko kwiatów, ale nawet klombów. Prosięta rozkopały cały ogród kwiatowy, krowy i źrebięta porozwalały tu i ówdzie sztachety. Tylko bujna rezeda, zasiewająca się sama na oku, pachniała mocno jak dawniej i ten jej zapach przywitał Marcina niby wspomnienie matki, kiedy przybywszy na wakacje stanął w oknie wieczorem. Był to koniec czerwca, czas sianokosu. Zaraz nazajutrz o świcie starszy pan zbudził Marcinka i kazał mu iść na łąki do pilnowania kosiarzy. Kiedy zaś panicz, przybrany w buty z długimi cholewami i stary cywilny kapelusz miał wyjść z domu, ojciec założył mu na ramię dubeltówkę i torbę myśliwską pełną śrutu, prochu, kapiszonów i paku. Marcinek rzucił się do rąk ojcowskich. Dotychczas wolno mu było nosić tę dubeltówkę, ale tylko wtedy, gdy nie była nabita i czasami trafiać do celu. A przecie nie wystrzelaj mi wszystkich kaczek, niechże choć z jedna pozostanie na mój strzał, rzekł starszy pan, kiedy już Marcinek zbiegł ze wzgórza ogrodowego, dążąc na groble. Tuż za ogrodem rozciągał się duży staw zarosły grzebieniem tatarakiem, wysokimi sitami i rokiciną. Do stawu wpływała rzeka jak długi wąż, licznymi zakrętami wijąca się przez łąki. Ze wzgórz otaczających płynęły do niej potoki, a obok każdego z nich kwitły rozkoszne dolinki pełne bujnych brzóz, malin, tarniny, jeżyn, traw, sięgających do pasa i kwiatów najcudniejszych na ziemi. W pewnych miejscach strumień ginął zupełnie w głębi krzewów i słychać było tylko cichy szmer jego, podobny do wesołego śmiechu istoty żywej i pełnej szczęścia. Trzeba było rozgarnąć mokre gałęzie, aby dojrzeć czystą strugę, po której dnie pełzały duże czarne raki. Gdy Marcinek biegł nad stawem, dopiero wstawały z wody mgły nocne. Po prawej ręce snuła się polna droga pod górę i widać ją było daleko między jałowcami. Obok zieleniły się młode owsy, upstrzone kępami o bujniejszych, prawie czarnych ździebłach, które wystrzeliły z miejsc ugnojonych sowicie i w oddali stała duża, złota niwa pszenicy. Na łąkach lśniła się biała rosa. Słychać było stamtąd poklepywania kos i echa rozmów. We mgle, nakrywającej wodę, plusnęły nagle i zerwały się cztery dzikie kaczki.
Już duże plamy czarne ukazały się na różowym niebie i szybowały w przestrzeni, podobne do rozciągniętych krzyżów. Marcinowi serce bić zaczęło i namiętność myśliwska ogarnęła całą jego duszę. Pragnąc wywdzięczyć się ojcu za pozwolenie korzystania z broni, usiłował sumiennie wypełniać obowiązki dozorcy nad kosiarzami. Za najbliższym zakrętem rzeki ukazał się szereg chłopów w koszulach idących jeden za drugim. Każdy z nich przychylał się z lekka i zabierał kosom spory plac bujnej trawy. Grube, mokre pokosy leżały na podobieństwo zaoranych zagonów wzdłuż obnażonego gruntu łąki. Kiedy niekiedy któryś z kosiarzy zatrzymywał się, wydobywał osełkę z drewnianego kubła przyczepionego z tyłu do paska i obtarwszy kosę trawą, ostrzył ją zgrabnie. Wszyscy robotnicy byli tyłem zwróceni do ścieżki, po której szedł Marcinek i nie dostrzegli go wcale. Dopiero gdy ich pozdrowił głosem dosyć nieśmiałym, obejrzeli się i odpowiedzieli chórem: na wieki, a dyć to paniczek Marcin. Przez chwilę trwała uprzejma pogawędka o tym i o owym. Paniczek przerwał ją wkrótce i oddalił się pod olszyny, a kosiarze zajęli się swoją pracą, spod oka tylko obserwując tak niezwykłe zjawisko na łące gawronkowskiej. Marcin tymczasem zabrał się do badania fuzji, dla zamanifestowania poniekąd przed chłopami swej wyższości i dojrzewającego wieku wykręcił z lów śród i powysypywał proch, następnie z wielkim impetem i zbyteczną starannością nabił obie lufy, zdejmował kapiszony i zakładał nowe, zwolna odwodził i spuszczał kurki, celował i pompatycznie wieszał broń na ramieniu. Gdy słońce wyszło zza gór i ukazał się dalszy obszar łąki, nieprzeparta siła ciągnęła go ku oddaleniu. Śliczna dolina zdawała się otwierać przed nim ramiona swych wzgórz. Pagórki okryte jałowcami wabiły go ku sobie, a las daleki wzywał. Sumienny dozorca posunął się o kilka kroków tylko brzegiem rzeki, ażeby zobaczyć, czy też wszędzie trawa jest równie duża jak w pierwszym zakręcie. Zaledwie postawił kilka kroków, kiedy spod nóg zerwał mu się bekas. Magnął pierwszego koziołka, drugiego. Marcin porwał za strzelbę i wypalił bekas. Doznał widocznie tak wielkiego przestrachu, że wyrzekł się rodzinnej łąki i odleciał w powietrze na niezmierną wysokość. Marcinku tymczasem zawrzało. Ruszył jeszcze dalej, trzymając dubeltówkę na pogotowiu. Serce mu biło jak rozkołysany dzwon, w piersiach tchu brakowało. Skradał się cicho po trawie, bacząc pilnie na zamki swej broni. Rzeka w tym miejscu była dosyć szeroka. Nad jej przejrzystą, ruchomą głębią tańczyło mnóstwo błękitnych łątek. Pod słońce widzieć się dawały prawie u samej powierzchni wodnej okonie z czerwonymi pręgami na stalowej łusce i białe, srebrne, tańczące płotki. Kiedy Marcinek spojrzał na jeden z bardziej oddalonych zakrętów, serce w nim zamarło. Na samym środku płani wodnej widać było dwie duże dzikie kaczki. Myśliwiec rzucił się natychmiast w trawę i zaczął pełzać, wspierając się na lewej ręce, podczas gdy w prawej ostrożnie i starannie niósł fuzję. Niestety, o jakie cztery kroki od krzaczków rokiciny, które tam rosły na brzegu, dał się słyszeć plusk złowieszczy i melodyjne dzwonienie skrzydeł. Łzy stanęły w oczach myśliwego, ale oschły natychmiast, gdy kaczki, zatoczywszy nad łąką szerokie koło, zniżyły lot i zapadły o kilkaset kroków dalej. Od tej chwili Marcinek stracony był dla dozoru najemników gawronkowskich. Kiedy pan Borowicz około godziny 7 sam przyszedł na łąkę, ledwie mógł już dojrzeć postać swego syna wałęsającego się na bałyku na czworakach w wielkiej odległości. Przebiegłe kaczki literalnie drwiły sobie z najstaranniej obmyślanych podejść strategicznych. W chwili, kiedy trzeba było tylko już podnieść broń do oka i oprzeć lufę na jakimś wygodnym sęczku, zrywały się hałaśliwie i uciekały coraz dalej w górę rzeki. Z ostatniego wreszcie nieco szerszego dołka rzecznego zerwały się, nim Borowicz zbliżył się doń na odległość strzału.
i poszybowały bezpowrotnie. O kilkaset kroków stamtąd był już las. Promienie wczesnego słońca padały na zwartą ścianę długich gałęzi świerkowych i cały las, mokry jeszcze od rosy, mienił się ślicznymi barwami. Rzeka w jego głębi rozlewała się w płytkie smugi, pośród których na kępach rosły olbrzymie stare olchy. Były tam miejsca prawie niedostępne, obrosłe zwartymi kępami drobnej olszyny i były dziwnie urocze. Samotne jeziorka, nad których płytką wodą stały wielkie pnie czerwone. Marcinek znał te miejsca od dawna. Ruszył stamtąd na lewo ku niewielkiemu wzgórzu, gdzie wybujały młode zarośla po wyciętym lesie. Niektóre z drzewin witał z uśmiechem radości. Odsłaniały się tam pewne widoki, pewne wysmukłe brzuski, dla których żywił uczucia więcej niż przyjazne. Lubił je, nie wiedząc o tym, tak głęboko, jakby były cząstkami jego istoty, organami jego czującej natury. W kształtach niektórych drzew mieściły się długie historie smutków i radości, całe dzieje przywitań i pożegnań. Niektóre z tych drzew widział z okien domu, będąc niemowlęciem, i postacie ich skojarzyły się na zawsze z owymi pierwszymi wrażeniami, których już pamięć dosięgnąć, ani rozum objąć nie jest w stanie. Pewne miejsca i widoki w tych tak zwanych leśnych odpadkach były dla niego przejmująco smutne i nie wiedzieć czemu budziły jakiś bolesny żal i niepojętą obawę. Drzewa podrosły tu i ówdzie, ze zdumieniem spostrzegł tęgie pnie, gdzie były ledwo krzaki. Dokoła śpiewało mnóstwo ptaków. Natarczywe srokosze kuły swoje piosenki, w których powtarza się jeden ton pełny i dźwięczący. Ten ton rozbudzał w zaroślach tarniny i pięknych kalin przedziwne echa. Zdawało się, że to on strąca z liści poranną rosę i że ogromne krople dzwonią, lecąc po prętach i po źdźbłach smołek pachnących. Na jałowcach cznadle zawodziły swe skargi żałosnym głosem wołających na puszczy. W pewnym miejscu zerwała się kraska. Jej błękitne skrzydła migające między drzewami zbudziły na nowo myśliwskie instynkta Marcinka. Ale kraska była jeszcze przezorniejsza niż kaczki i znikła w gęstwinie bez śladu. Na skraju lasu słyszeć się dawał nieustanny śpiew. Oj da, 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 dy, na. Oj da, 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 da. Marcin poszedł w tamtą stronę i zobaczył za krzakami małą dziewczynkę, pasturkę. Było to chude, małe i spalone na słońcu. Miało na włosach nigdy nieczesaną, usmoloną szmatkę. Na sobie brudną koszulinę, która się na prawym ramieniu rozlazła, i wystrzępiony szorc, fartuch wiązany w pasie, z grubej wełny. Dziewczynina ta siedziała na murawie z wyciągniętymi nogami, biła patykiem ziemię i śpiewała sobie jednym głosem, monotonnie jak cznadel, tylko mniej pięknie od niego. Młody panicz przestraszył ją, wyskoczywszy z nienacka na pastwisko. Zerwała się na równe nogi, obejrzała zbrojnego przybysza wytrzeszczonymi oczyma, następnie z głośnym płaczem zaczęła uciekać, przeskakując jak sarna wysokie krzewy i pniaki. Z poręb myśliwiec wkroczył w las i wałęsał się tam do zmierzchu, zapomniawszy o śniadaniu, obiedzie i podwieczorku. Wrócił dopiero nocą i nie dostał od ojca wielkiej nagany. Stara kucharka wyrzekała co prawda w niebo głosy. Wspominała o zmarnowanym kurczęciu upieczonym na rożnie, które jakoby pies zjadł pod nieobecność Marcinka, o kawie zgotowanej na próżno, o dziwnej dobroci, bułkach i tak dalej. Winowajca słuchał w pokorze klątw starej, wzdychał szczerze i za kurczęciem, i za sałatą, za młodymi kartoflami i garusem. Poprzestał jednak na małym, zadowalając się bochenkiem żytniego chleba, niewielką faseczką masła i dzbankiem świeżego mleka. Od tego dnia zbisur manił się na dobre. Wstawał o świcie, brał swoją flintę, torbę i znikał. Na folwarku prawie go nie widziano.
Czasami tylko przesuwał się na horyzoncie, zazwyczaj przygarbiony, składając się do jakiegoś zwierza z gatunku turkawki, kukułki, żołny, a nawet srokosza lub cznadla. Trafiały się takie dni, że zjawiał się dopiero przed północą, a nazajutrz znowu wyruszał o świcie. Tylko jakiś daleki strzał w lesie, rozlegając się po górach, dawał znać mieszkańcom gawronek, w jakich stronach panicz się obraca. Te strzały nie wywarły zbyt wielkiego wpływu na zmniejszenie się fauny tamtych okolic. Całe myślistwo polegało właściwie na chodzeniu za ptakami. Kraski i grzywacze, żołny, jastrzębie wodziły młodzieńca za nos po wszystkich górach, dokąd by już nawet kulawy pies nie zabłądził. Oprócz nich pędziła go z miejsca na miejsce wiecznie głodna ciekawość. Każde nieznane drzewo dalekie, strumień błyszczący na słońcu w odległości kilku wiorst, siniejące w przestrzeni lasy, góry pokryte jałowcem i smutne gąszcze świerkowe stanowiły dla niego zupełnie nowy, jakby nieodkryty dotąd świat zaczarowany. Było to dziwne zbratanie się z wszelkimi wertepami. Szczególnie wszakże Marcinek polubił noc. Nie było, zda się, rozkoszy, która by mu starczyła za włóczenie się w zmroku po miejscach odludnych, samotnych i ogarniętych przez ciszę tak wielką, że w niej słychać było, jak szeleszczą dojrzałe, nieskoszone trawy, jak szemrze woda. Były wówczas księżycowe noce, ale po cóż silić się na opisy nocy tych w tamtym kraju. Jakiż język zdoła jej wysłowić? Błądząc tak po okolicy, Marcinek zachodził częstokroć do wsi obszernych, tu i ówdzie, rozciągających się u podnóża wzgórz. Wsie te stały zazwyczaj jakby na ogromnych polanach, dokoła których ze wszystkich stron czerniał las, jak świat stary. Ludność zamieszkująca te sioła odrabiała niegdyś pańszczyznę w odległych dworach, ale ukryta w lasach przechowała prastare obyczaje, wierzenia i prawa. Był to lud zdrowy, silny, żywy i po trosze dziki. Rzadko kiedy z takiego Bukowca, Poręb albo Leszczynowej Góry chodził kto do kościoła, a księża urządzali na te wsie istne obławy i po strachem tylko ściągali ludzi do spowiedzi wielkanocnej. Grunt na pochyłościach gór był lichy, to też chłopi tamtejsi uprawiali rozmaite kunszta. Wszyscy prawie byli kłusownikami, wielu z nich wyrabiało w lasach rządowych potajemnie gąty, inni trudnili się struganie łyżek, solniczek, szaf, skrzynek, grabi, wideł, kluczów drewnianych do chat i tak dalej. W pewnej wiosce robiono dość ładne krzesełka i ławki ozdobne. Istniał tam, jak gdyby na niepisanej umowie, ufundowany podział zarobków. Jeżeli na przykład ktoś zajmował się łowieniem kwiczołów w sidła, sprzedawał je w mieście i żył z tego, to nikt inny we wsi nie miał prawa z nim na tym polu do konkurencji stawać pod karą bicia. A bito srogo. Gdy wieś biła złodzieja lub winowajcę, to kołkami i na śmierć. Prawo bicia i inne prawa publiczne tyczyły się jednak gminu pospolitego i nie obowiązywały wiejskich geniuszów. W Bukowcu mieszkał chłop nazwiskiem Scubioła, który nie przeszkadzając nikomu w pracy zawodowej, wywłaszczył siedzi bardzo wielu współobywateli, a innych ciężko ujarzmił. Miał kilkaset morgów gruntu, kilkadziesiąt sztuk bydła, dusze, duże folwarczne budynki, dom mieszkalny z gankiem i wielkimi szybami w oknach, w izbie podłogę i zegar. Pożyczał każdemu, kto się tylko do niego zgłosił, a precent wybierał w postaci płodów naturalnych. Brał tedy owies, len, wyroby drewniane, płótno zgrzebne, zwierzynę, grzyby, jagody, żądał wreszcie w procencie roboty na swojej roli. Wielu biedniejszych włościan było na własnym swym gruncie parobkami z Subioły. Zabierał on im z tego gruntu wszystko, cokolwiek na nie wyrosło, zasiane i pielęgnowane ich rękoma. Sam chodził w połatanej i brudnej koszuli, a nawet, wybrawszy się do miasta, nie kładł butów. Bez wątpienia najuboższą wioską w okolicy były same gawronki. Przysiołek ten liczył ogółem 18 dymów.
Żaden z gospodarzy nie miał tam więcej na 3 morgi gruntu, najnędzniejszy pod słońcem. Na tym ich ukaz, ogólne rozporządzenie, ukaz uwłaszczeniowy znoszący pańszczyznę i oddający chłopom ziemię na własność. Na tym ich ukaz zastał i pozostawił własnemu przemysłowi. W całej wsi ani jeden gospodarz nie miał nie tylko szkapy, ale nawet źrebięcia. Niektórzy posiadali krowy, jałówki i cielęta, a jeden z kolonistów, Lejba, koniec Polski, posiadał tylko 2 brodate kozy. Krowy, cielęta i kozy mieszkały zimową porą w izbach pospołu z ludźmi, to też ludzie tamtejsi wyglądali niezbyt pociągająco. Gdyby się nieboszczyk Liviusz, znakomity historyk rzymski, zbudził pewnego pięknego poranku i znalazł w gawronkach, zobaczyłby znowu na świecie to samo i musiałby powtórnie z niesmakiem napisać Opsita scholare vestis foedior corporis habitus palore ac macie peremti. Odzienie moje mają porosłe brudem, wyniszczone, blade i wyschłe ciało, wstrętne zbejrzenia. Grunta mieszkańców gawronek leżały pod górą. Wody pędzące z tej góry myły przez wieki glebę rodzajną i odkrywały opokę, składającą się z samych czerwonych kamyków, tak pracowicie, że kiedy cywilizacja po długim stękaniu i srogich bólach spłodziła ukaz i wolnym obywatelom gawronkowskim oddała nareszcie kamyki wraz z większymi kamieniami, nie było tam już właściwie w czym gmerać. Gdy nadchodził czas orki, wszyscy gawrończanie udawali się w prośby do Scubioły. On chętnie użyczał pary koni, parobka i z kolei obrabiał jedno pulko po drugim. W zamian za tę usługę brał znowu rozmaity precent. Lejba, koniec Polski, nie korzystał z łaski Scubioły, gdyż od niego mało co wziąć było można. Toteż skulony, chudy i biedny Lejba uprawiał grunt odziedziczony sam, literalnie sam. Do orki pożyczał krowy od sąsiada Piątka, a do brony zaprzęgał sam siebie albo swą żonę. Źle oni jednak i orali, bronowali swe dziedzictwo. Owiec był nędzny, kilka zagonków żyta, nigdy nie zwracało wsianego ziarna, tylko litościwy ziemniak żywił familię. A familia koniec Polski była bardzo liczna. W skrzywionej chacie, obok której nie było ani stodoły, ani chlewa, ani płotu, ani kołka, ani nawet wyższego badyla ostu, mieściła się jedna, jedyna izba pełna dzieci. Gdyby do tej izby przybyło jeszcze jedno dziecko albo jedna koza, już by zapewne czarna chałupa rozpękła się na dwoje. Lejba był rzemieślnikiem, wyrabiał trepy o drewnianej podeszwie z przyszwą ze starego rzemienia, okrywającą palce i część stopy. W zimie mały Lejba biegał po wsiach od chaty do chaty i skupywał stare chłopskie buciska. Czasami tu i owdzie dostał jakiś stary but za darmo. Jedynie kiedy bowiem zlituje się dobry człowiek nad drugim człowiekiem, nawet nad Lejbą koniec polskim. Gdy zgromadził dosyć materiału, szedł do lasu rządowego i ścinał w nocy dużą osikę. Następnie zaprzęgał się z żoną do małego wózka i drzewo porąbane na kawałki przyciągał kryjomo nocami do chałupy. Z tego materiału strugał podeszwy na wiosnę. Zaczynali ludzie dowiadywać się u Lejby o trepy. I szedł handel. Pływało nieco grosza na życie przez kwiecień, maj. Jednakże gdy nadchodził czerwiec i tamtejszy gawronkowski przednowek, z Lejbą bywało bardzo kiepsko. Współwyznawcy odczepiali się od niego byle jakim datkiem, 10, 20 groszami. Wtedy szedł do miasteczka i już to kupował, już brał, gdy się dało na kredyt chleb, tak zwany żydowski, przynosił do gawronek kilkanaście bochenków i rozprzedawał sąsiadom, zarabiając 2 grosze na funcie. Tym sposobem zyskiwał dla siebie i swej licznej familii 2, czasami 3 bochenki. Nie ta wszakże pora roku była w życiu Lejby najgorszą. Straszny czas nastawał wówczas dopiero, gdy prawie wszyscy mieszkańcy wioski, kto tylko posiadał jakie takie siły, szli na bandos, pszczenne kraje.
Chałupy zamykano na klucz i zostawiano na boskiej opatrzności w nadziei, że nic im się złego nie stanie, a cały tłum wędrował na zarobki. Lejba nie mógł chodzić na bandos. Iść na bandos, iść do pracy sezonowej poza miejscem zamieszkania. Lejba nie mógł chodzić na bandos, gdyż nie umiał ani dobrze rządzić, ani nie posiadał dobre siłę. Zostawał tedy w pustej wsi, wraz z żoną i dziećmi przymierał głodem. Gdy ludzie wesoło ruszali na roboty, Lejba omdlewał z boleści. Wówczas to właśnie zdarzało się Marcinkowi spotykać często tego człowieka ze zgasłą twarzą i zapłakanymi oczyma wśród zbóż dojrzewających. Najbardziej znaną osobistością nie tylko w Gawronkach, ale i w całej okolicy był Szymon Noga. Znali go panowie w odległych dworach, urzędy leśne i kupcy w Klerykowie. Był to strzelec niezrównany w sztuce łowieckiej, mistrz istotny. Za swych lat młodszych chodził na polowaniach. O zakład ze szlachtą, że 5 strzałami zrzuci w locie 5 z rzędu jaskółek i wygrywał. Gdyby go nie strzeżono jak oka w głowie, wybiłby był co do jednego bekasy, krzyki, kuropatwy, przepiórki tak zupełnie, jak wyniszczył w lasach jarząbki. Dawniejszymi czasy znikał na całe miesiące, szedł lasami, wabił jarząbki i wybijał je co do sztuki. Pokazywał się dopiero w Klerykowie u znajomych kupców z workami ptactwa. Jeżeli gdziekolwiek zjawiła się para sarn wędrownych, już im Noga życia nie darował. Szedł za nimi puty, aż je zgładził ze świata. Nikt nie znał lepiej od niego wszelkiego rodzaju podkurzania borsuków i lisów, wykopywania z jam zajęcy, które by się tam przed pościgiem ogarów schroniły i tak dalej. Nikt wreszcie nie znał tak świata zwierząt, jak ten ich tępiciel. Był to chłop w latach wysoki, chudy, z przymrużonymi oczyma i wiecznym, przyjemnym uśmiechem na wargach. Marcinek lubił go zawsze nad wyraz od wczesnego dzieciństwa. Noga umiał opowiadać przepyszne facesje z życia zwierzęcego. Znał nie tylko naturę lisią, zajęczą i tak dalej, ale nadto w całej okolicy umiał wskazać miejsce, gdzie należy stanąć, jeżeli się chce spotkać z małym. Spotkać się z małym, z niedźwiedziem. No, stary zbóju, pytał pan Borowicz, spotkawszy Nogę na polu. Jużeś wszystko wybił co do joty? Jak tam, gdzie jeszcze? Jaka zajęczyna żywa? Dużo nie ma, bo teraz to już wszyscy paprzą, ale się jeszcze trafi, Bogu dziękować. Na Józefowej Górce jest ten stary zając, co go to pan zeszłego roku postrzelił wątrobę. Stary już zdrowia wielkiego nie ma. Pod górę na ostre, jak to dawniej umiał, już teraz z ledwością idzie, ale ta jeszcze łazi. Na smugu było ich dwu. Jeden to nawet był kotek Świarny. Świarny. Zwinny zajączek, ale teraz już go jakoś nie widują. Chyby go zaś kto uszkodził, a może się i przeląkł młodego pana, bo gdzież to ty laśny hałas jak w powstanie. A tobie w to graj. Teraz choćbyś 10 na dzień strzelił, to powiesz, że to młody z Gawronek tak proch psuje. Czasem to pan wielmożny tak powie. Mówił z uśmiechem Noga, mrugając powiekami. Gdzieżby zaś stary myśliwiec na początku lipca do kotka strzelił? Nie bolałoby mnie to serce? Przecie i tę fuzyjczynę mi zabrał Wasiliew. Ty mnie okłamuj, ludzie na przednówku, a ty chwalić Boga jakoś nie mizerniejesz. To te smaczne młode zajączki to widać człowiekowi na zdrowie idą. Widziecież wy, moi ludzie, a miałbym ja sumienie. Przecie ja tu mam koło dłoni taką dziureczkę. Jak mi się jeść zechce, to se tylko ssać pocznę godzinę czasu i zgoda. Noga nie chodził na roboty z bandosami, gdyż utrzymywał, że ma kość w ręce postrzeloną i wskutek tego nie może się schylać. Wysyłał żonę i córkę, a sam siedział w domu i nic nie robił. Czasami łowił sobie raki w rzece, a wieczorem nikt by go w chacie nie zastał. Marcinek odwiedzał go codziennie i nieraz wyciągał do lasu albo na pola. Noga szedł bez strzelby i opowiadał przeróżne historie. Gdy nadchodziło południe, obadwaj szli do lasu, kładli się w głuchym cieniu. Marcinek wydobywał z torby chleb, masły, jakiś kawałek mięsa i dzielił się z towarzyszem.
Pewnego razu, gdy tak leżeli na skraju lasu w pobliżu drogi przecinającej okolicę, Noga mówił: w tym miejscu to tak samo bywały różności. No? Zapytał Marcinek. Był w Marsławicach chłop, nazywał się Kostur. To samo myśliwiec był nie byle jaki, już dawno umarł. Mieli ten Kostur fuzyjczynę lichą, powiązaną, z kurkiem jak kobylica, a swoim porządkiem jak ta oni strzelili, to już się było po co schylić. Przyszło powstanie. Powstanie styczniowe. Polaki stały w lesie. Szedł se raz ten Kostur drogą do cieplaków, a swoją fuzyjczynę miał pod sukmaną i przyszedł akurat w to miejsce. Patrzy, jadą dwa Moskale na koniach i prowadzą między sobą powstańca, przywiązanego do obu koni postronkami. Zdarły z niego widać odzienie szlacheckie, bo był tylko w koszuli i boso. Jadą te rabusie, mówię paniczkowi, dobrym truchtem, a co ten nie może nadążyć, to go albo jeden, albo drugi zdzieli na chają bez łeb, bez gębek, gdzie popadnie. Plecy to mu tak przecie zeżnęły, że całą koszulę miał czerwoną, a krew, a że mu nogawkami portek ciekła i zostawał po nim na piachu dobrze farbowany trop, nikiej po trafionym rogaczu. Wzięli ten Kostur i pomyśleli se, a i dokądże te psie krwie będą prały takiego chudziaka, widzieliście wy moi ludzie? Ckliwo im się zrobiło i tak se założyli. Jak albo jeden, albo drugi go tknie, to wyżnę do juchów. Ano i akurat rypnął go jeden na chają za to, że upadł gębą na ziemię. Kostur wzięli na oko i plunęli. Strzelili. Zaraz rabuś machnął kozła pod konia, a drugi w trymiga. Odwiązał powstańca i uciekł w górę drogą, co koń skoczy. Oni to samo poszli w gęstą knieję i dopiero pod wieczorkiem wrócili się w to miejsce. Kozuń leżał nieżywy, ale i powstaniec uświerkł niedaleko od nich. Tylko się dowlókł na bałyku do tamtego świerka. Tam go wzięli Kostur i pochowali wieczorem. Widzi paniczek onę pasyjkę na rsioku, na jodle. Ona ta nad nim stoi. W istocie czarny, spróchniały krzyż czerniał wysoko na drzewie. Kostur opatrzyli rabusia, mówił dalej Noga, i znaleźli przy nim pieniądze. Zasmakowało im to wszystko i od tego czasu chodzili często, gęsto na rabusiów. Choćby cała sotnia, oddział złożony ze 100 żołnierzy, szła razem, to jak oni z tamtego miejsca wygarnęli, zaraz uciekały co pary w szkapskach. Powiadali nama dużo potem na polowaniach, że przy każdym rabusiu, co został na placu, bywały pieniądze. Marcinka niewiele obchodziły te historie. Jego przekonania polityczne były mdłym odgłosem nauk radcy Somonowicza i echem goryczy ojca, który w powstaniu stracił fortunę pradziadowską, nasiedział się w więzieniach i doznał krzywd od wodzów rewolucji. Toteż mały Borowicz chętniej wolał rozprawiać z Nogą o polowaniu niż słuchać niewesołych historii. Gdy zaś stary Rałprzyc, kłusownik, nie mógł dla jakichkolwiek przyczyn ruszyć się z domu, Marcinek wszystek czas wolny od włóczęgi po okolicy spędzał w swojej altanie. Wkrótce po przyjeździe na wakacje wynalazł był znakomite miejsce i urządził z nakładem niemałego trudu samotne schronisko. Zbocze najbliższego wąwozu, wysokie na kilkadziesiąt łokci, porastały ogromnie gęste zarośla tarek, leszczyny, jeżyn, kaliny i jałowcu. Wszystkie te krzaki oplatał dziki chmiel, tworząc z tego miejsca istną dziewiczą puszczę. Żadna bowiem noga ludzka nie była w stanie przekroczyć tych zarośli. U stóp urwiska biło w cieniu wielkich drzew źródło wody bardzo dobrej i rozlewało się na oku w topiel błotnistą. Na brzegach stoku rosły wodne marki i wielkie soczyste szczawie o pustych wewnątrz słupach, których używano za cewki do ssania wody ze źródła, gdy kto spragniony tam zaszedł, a nie chciał kłaść się na brzeg błotnistym i pić wodę z chłopska prost ustami. Do źródełka szło się po wielkich, płaskich kamieniach, rzuconych przez kogoś w czasie bardzo zamierzchłym. Marcinek
Rozkochał się w tym miejscu dla jego dziwnego uroku i samotności. Od wody wprost pod górę, pracując rydlem, siekierą i motyką, wyprowadził ścieżeczkę tak wąską i zamaskowaną krzewami, że jej żadne oko wytropić nie mogło. A w odległości kilkudziesięciu kroków pod szczytem największej gęstwinie sformował altanę. Wierzchołki krzaków stokroć przeplecione nićmi chmielu tworzyły istne wieko, nieprzemakalne. W półokrągłej pieczarze z okrzesanej tarniny Marcin wykopał w ziemi zagłębienie i zbudował na poły z murawy, na poły z kamieni, przydźwiganych z daleka szeroką ławę i skrytkę. W skrytce misternie zatatranej ziemią mieściły się romanse pornograficzne, które podówczas klasa czwarta namiętnie czytała, a oprócz tego scyzoryk z długim ostrzem, bokser. Bokser, stalowe okucie na dłoń, niezwykle groźne w ręcznych bójkach. Śród, kapiszony, szpagaty i gwoździe. Do altanki Marcinek wchodził zawsze chyłkiem, czego wymagała zarówno ostrożność, jak natura ścieżki idącej pod krzakami tarniny. Znalazłszy się w kryjówce, już to czytał po raz setny i tysięczny nieprzyzwoite ustępy zakreślone niebieskim ołówkiem przez kompetentnych poprzedników. Już oddawał się bezczynności i marzeniom, licho wie o czym. Śniły mu się na jawie to jakieś fantastyczne, aż do absurdu sceny lubieżne, to znowu bitwy, podróże, wyprawy do Ameryki, awanturnicze przedsięwzięcia na jakichś stepach, burze morskie. Kolosalne zwycięstwa odnoszone nie tylko nad czerwonoskórymi, ale także i nad Turkami. Od pewnego czasu noga ciągle napomykał o głuczcach, które według niego miały gnieździć się w pewnym smugu, znanym tylko jemu jednemu. Obiecał nawet, że gdy nadejdzie jakiś tajemniczy dzień na Nowiu, zaprowadzi młodego myśliwego i nauczy go wabić owe głuczce, pod warunkiem, żeby nikomu dla zachowania sprawy tajemnicy przed urzędem leśnym słowa o tym nie mówić. Marcinek z najwyższą niecierpliwością czekał dnia oznaczonego, gdyż głuszce, według opowieści nogi, miały to być ptaki ogromne, wielkości tuczonego indora i niesłychanie rzadkie w tamtejszych lasach. Nareszcie, po długim oczekiwaniu, zbliżył się termin wyprawy. Już na kilka dni przedtem noga kazał Marcinkowi kupić wódki, wysmarować nią dubeltówkę, torbę i siebie samego, gdyż te ptaszyska miały nadzwyczajnie ciągnąć do zapachu gorzałki. Marcinek sumiennie, a nawet z niejaką przesadą, spełnił polecenie swego mentora. W dniu oznaczonym, skoro świt, noga już czekał na brzegu leśnym. Marcinek, stosownie do jego poleceń, kupił w karczmie, zachowując sekret przed ojcem, pół garnca mocnej wódki, wziął ze spiżarni całą kiełbasę, bochenek chleba, ser suchy i sporo masła, gdyż wyprawa miała trwać aż do wieczora. Gdy to wszystko przyniósł, noga odkorkował butelkę, powąchał gorzałczynę i zawyrokował, że ma wiatr i będzie ciągnęła. Później kazał Marcinkowi troszkę się napić, odejść w krzaki, rozebrać się do naga i wysmarować znowu gorzałką. Zaraz po nim uczynił to samo i nacierał się w zaroślach dosyć długo. Wkrótce potem weszli w las i żwawo ruszyli pod górę Józefową. Szli długo różnymi przesmykami. Dopiero w pewnym miejscu prześlicznym, wśród gąszczu, sosen o pniach czerwonawych, noga się zatrzymał, wybrał doskonale ocieniony zagajnik i tam usiadł na ziemi. Z wielkimi ceregielami i obrzędami wyjął następnie z zanadrza jakąś maszynkę, wziął w usta jej zakończenie z piórka i począł wydobywać dwa rodzaje dźwięków: monotonne pogwizdywanie z trzech taktów i bełkot chrapliwy. Trwało to dosyć długo. Noga miał minę kapłana sprawującego tajemniczy obrządek. Czasami przerywał, suwał brwi i słuchał uważnie, patrząc w głębinę leśną. Marcinkowi serce biło jak młotem. Siedział pod jałowcami, którego kuły w szyję tysiącem swych igieł. Miał dubeltówkę w pogotowiu i słuchał również. Las milczał. Czasami w jego tajemniczej odległości brzmiał jakiś głos niepojęty, zabłąkane echo z innej kniei, jak westchnienie latające po puszczy. Niekiedy krzyk jakiegoś ptaka przerywał zupełną ciszę i drżący zamierał w oddali. Blask słoneczny sączył się na ziemię przez gęste zwały koron sosnowych i białymi plamami płynął po
po leśnych trawach i ziołach. Małe zięby pogwizdywały z cicha ponad głowami myśliwych, jakby były zupełnie spokojne, że o nie troszczyć się ani kusić nikt nie będzie. Dopiero koło południa noga przestał wabić głuszce i rzekł ze smutkiem w głosie: psia treść, widać się dalej wyniosły, daj mi paniczek przekąsić skibeczkę chleba, bo mnie też zeszczyło od tej gorzałki, że okęs. Nie lubię ja tego gorzałczyska. Marcinek uczęstował towarzysza wszystkim, co było, a sam zadowolił się małym kawałeczkiem chleba i kiełbasy. Posiliwszy się, noga wstał i oświadczył, że trzeba się rozpatrzyć w okolicy. Poszli znowu nieco wyżej w górę. Chłop ciągle przystawał z tyłu za Marcinkiem i rozglądał się. W pewnym miejscu coś dostrzegł, kazał Marcinkowi niezwłocznie usiąść na ziemi, dał mu ową maszynkę do wabienia i polecił w nią dmuchać. Młody Borowicz spełnił jego rozkaz i z łatwością wydobywał owe dwa głosy wabiące. Noga tymczasem odszedł, szepcząc mu na ucho: niech panisz nie pyta nic, tylko ciągle gwiżdżę, choćby najdłużej. One ta przyjdą na pewno, jużem ich słyszał. Wskazał ręką kierunek i znikł w zaroślach. Marcinek z całym pietyzmem i zapałem oddał się wabieniu. Gwizdał godzinę, dwie, trzy, cztery, nie uczuwając wcale znużenia. Raz mu się wydało, że niezmiernie daleko słyszy dźwięk zupełnie podobny do głosu babika i wtedy dmuchał ze zdwojonym entuzjazmem. Dopiero gdy po lesie rozszedł się cień od wieczerza, począł tracić nadzieję. Szczęki mu ścierpły od nieustannego ich wytężania, więc odpoczywał przez chwilę. Już jednak wkrótce znowu się zabrał do dzieła i wabił aż do zmierzchu. Czerwony blask zachodu przedarł się do głębiny lasu. Była cisza na oku. Marcinek wstał, gdyż utracił był już wszelką nadzieję. Miał zamiar odnaleźć Szymona i wracać. Zaledwie jednak uszedł kilkanaście kroków, usłyszał jakiś głos zupełnie odmienny. Było to zarazem i mocne pogwizdywanie i coś w rodzaju bełkotu. Marcinek chwycił broń oburącz i krok za krokiem szedł w kierunku tego głosu, pewny, że nareszcie zobaczy głuszca. Dziwny głos rozlegał się ciągle tuż za najbliższymi krzewami. Zachowując śmiertelną ciszę, Marcinek obszedł jedną grubą sosnę, drugą i wyjrzał za owe sośniaki. Zamiast głuszca ujrzał tam nogę rozwalonego pod cienistym drzewkiem i chrapiącego z pogwizdywaniem i bełkotem. Obok śpiącego chłopa leżała pusta butla po wódce. Znacznie później Marcinek dowiedział się, że maszynka służyła do wabienia słomek i że głuszców od wieków w tamtejszych lasach nie było.